To nie grzybiarz, to zarybiarz. Zarybiarz trocią wędrowną. Tak. Zapraszamy na film. Ja dostałem na przykład, bo już brałem udział w zarybianiach, to, tak, to wiem, co mam zrobić. Są trzy pineski. Tak? Pineski. I są trzy pineski, jest tutaj opisane, nie? Że kruszyna, możesz zaparkować przy transformatorze. Tak, trzeba roznieść w dół, bo tam w górę jest pogrodzony strumyk. Nie? I dalej, nie? Strumyk przy przystanku w Płaszewie, 2000 sztuk. Można roznieść trochę w górę, trochę w dół, nie? Kwacza na drodze leśnej. Wszystko jest pineska, wszystko każdy wie, wiesz. Tak? Taka organizacja, widzicie? To Grzesiu, przedstaw się. Grzegorz Kondrat. I dlaczego tu jesteś? Bo wędkuję dużo. Wędkuję, strasznie lubię wędkować na rzece, szczególnie w Strągi. Łowię w tych miesiącach, kiedy nie mogę na łódce pływać. Okej. I co? Trzeba to robić, tak? Czujesz potrzebę, żeby tu przyjechać i pomóc poważnie? Tak. Jeżeli mogę, to przyjeżdżam. I pan tutaj? Ja również jestem wędkarzem, który kwacza to będzie. Chcę pomóc w utrzymaniu tych gatunków. Mamy tam na łąkach robić, szczególnie chronionych. Rzadkich, coraz rzadszych zresztą w naszych wodach. Niesamowite, widzicie, zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, że można mieć pretensje, nie wiem, do użytkowników, do Polskiego Związku Wędkarskiego, do kogokolwiek. A ja uważam, że pretensje trzeba mieć do siebie. Można przyjechać, pomóc, a nie narzekać, bo to każdy umie. Tak, to jest najprostsze, a jednak no, jak weźmiemy odpowiedzialność za siebie, to też przy okazji pomożemy, a też fajna wiedza, nie? A tak jest stare, utarte przysłowie, ryby na kanapę nie przyjdą. Trzeba im pomóc, żeby one się rozmnażały, niestety. Cztery miejsca. Jasne. Jeszcze będę miał tak, w Słupsku jeszcze też będę miał chłopaka, Bartka tam z rodziną i oni będą jechali na Gnilną, na Wrześcia, czyli na tą drogę tam już na sam koniec. I we Wrześciu przy sklepie są jeszcze te dwa. Zobaczcie, wszystkie ustalenia tutaj trwają. Reasumując, bo tak zaczęło się ambitnie. Wojtek pokazał ryby, które tutaj ma, różnego rodzaju, różnego gatunku, różne partie tych ryb. Zbliżył wszystkie do tego samego w zasadzie rozmiaru, mimo tego, że miał w różnych okresach tetarła, ale kontrolował to temperaturą wody. Więc odniósł duży już sukces, że może tym swobodniej zarządzać. A teraz trwają dyspozycje. Wcześniej Wojtek sprawdził te dopływy, jeszcze go spytam, na jakiej zasadzie, żeby ta wiedza też była. Ja znam odpowiedź, ale chodzi o to, żeby ten materiał był tutaj przedstawiony dla was. No i trwa rozdysponowanie poszczególnych osób, które no fajnie, że poczuli się i poczuwają do tego, żeby brać w takich przedsięwzięciach udział. Rewelacja. Dobra, i tu masz po 2000 i teraz robimy 4000. Czwórkę dasz na wierzch i my ją po prostu przykryjemy drugim kocem. To nam nie przy ten, jak włożymy na górę, nam nie. Co? Nie. A my teraz rozwiniemy. Idę zobaczyć, jak ładuję. Dobra. Weź to puste, a masz pod wodą. Jasne. I tak, to można tego zworkować już, bo to będzie trzeci worek dla Grześka. A następne już będą szły na mój samochód i na Michała. 270 gram, czyli 3000 sztuk, tak? No 280, bo tu jakiś tam gratisik zawsze na wodę jest. I tu mamy 3000 sztuk, które będziemy wpuszczali rano. Okej. No akurat dla nas ładujemy teraz. I ten też załadujemy 3000, czyli następne 270 gram. Dobra. Michałowi też zrobimy zdjęcia. Gitara. Jedziemy do Słupska. Samochody rozdysponowane. A ja jadę za Wojtkiem śledzić jego rzeczki, w których będzie wpuszczał
droć wędrowną, którą chciałbym wam pokazać. Jak przy tym sklepie skręcisz, jest pierwszy taki naprawdę mikrostrumyk mniejszy od tego, no. 2000, a na Kępno jest większy strumyk 4000. No. Rozdysponowywanie jeszcze ryby. Kolejni ochotnicy. Bartek też wędkarz? O, człowiek, mistrz Polski muchowy, junior kiedyś. A, proszę, jest tutaj. Dobra. Tu nie ma ludzi z przypadku. Weźmy do przodu jeszcze, bo mi tam nie lata. Bartek, jakbyś mógł się przedstawić i odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Po co to robisz? Bo lubię. Jestem wędkarzem, także... Dobra, to ja jadę, bo szkoda czasu, nie? Tak jest, no. Dobra, to na razie. Powodzenia. Zobaczcie, odpłynęliśmy pod taki strumyczek. W mieście płynący. Mikrostrumyk, można powiedzieć. Tak. Ale trochę wody niesie, tak? Już tłumaczę. Dlaczego zarybiamy wylęgiem i dlaczego takie strumyki? Większość wędkarzy, bo ja po prostu tego nie mogę przeżyć, widzą, że zarybiamy wylęgiem, zarybia się tym przecinkami, przecież to nie przeżyje, to zje okoń, to z tego przeżyje 2%. Ja po prostu nie mogę na to patrzeć, nie? Szkoda, że wśród tych wędkarzy wraz z wiedzą wędkarską nie idzie jakaś taka podstawowa wiedza, o przyrodzie, o biologii. Tak. Też tak uważam, niestety po ostatnim projekcie sumowym, no tak, który poszedł do kosza. Jasne. Nie rozumiem też tego. I teraz tłumaczę, teraz wszystkim tłumaczę, dlaczego zarybia się wylęgiem i dlaczego takie strumyki. Właśnie dlatego, w takich strumykach, oprócz jakichś pojedynczych minogów, oprócz jakichś pojedynczych cierników, cierniczków, czasami strzebli, nie ma dużych ryb. Więc nie ma zagrożenia. Nie musicie się martwić, że te ryby zostaną zaraz zjedzone przez okonie, pstrągi i jakieś inne szczupaki, które macie w głowie, bo ich tutaj po prostu praktycznie nie ma. Po pierwsze. Więc te ryby nie mają jakby naturalnych wrogów, więc można je tutaj wpuszczać. Mogę sobie dojrzeć spokojnie. Po drugie, w takim strumyku myślę, że jest szybciej pokarm, tak, aniżeli w dużym, prawda? Tak jest. Przed chwilą mierzyłem to są strumyki zasilane głównie z wód podziemnych. Mieliśmy dzisiaj przymrozek. Tak? I woda w rzece ma, podejrzewam, około 5 stopni. Przed chwilą mierzyłem temperaturę. Woda ma tutaj 8,5 stopnia. O ja! Woda ma tutaj przy panach z RZW. I tu już się rozpoczyna życie. Życie? Tak, mamy kwiecień. Ale jaja, mamy minus 7,5 miałem, jak jechałem do ciebie. No tak. I tutaj mamy 8,5 stopnia wodę. Tu zaczyna się życie. I teraz bardzo istotna sprawa. Nie ma co się martwić o to, że ten wylęk zostanie zaraz zjedzony, tak? Tylko bardziej się martwimy o to, żeby on znalazł pierwszy pokarm na czas i żeby znalazł kryjówki. Tutaj mamy piękny przykład strumyka płynącego w Słupsku, w samym Słupsku. Zobaczcie, ile tu jest kryjówek. No. Zaczyna się zielenić, tak? Jest piękny strumyk z kryjówkami. No, jest roślinność. I cała zabawa polega na zarybieniu tym wylęgiem. Zauważyłeś, że te wylęgi mają jeszcze woreczek żółtkowy. No jeszcze to myszkę, niektóre zrezerwowane prawie. Nie, no tak mają, tak jest przewidziane. Ile zapasy że, tak tu że 2/3 woreczka jest zresorbowane. Okay. Dlaczego? Bo w pierwszym etapie, jak ten wylęg jest zakopany w żwirze, to on leży, tak samo w tych naszych aparatach. A przy zresorbowaniu 2/3 woreczka on jest w stanie pływać. I dlatego możemy go zapakować, dlatego możemy go tu wpuścić, on jest w stanie sam pływać, ale i ma jeszcze zapas, no ma zapas jedzenia przynajmniej na tydzień. Tydzień, może dwa. I to jest kluczowy moment, że on w ciągu tego tygodnia czy dwóch musi zdobyć pierwszy pokarm. Jeżeli on nie zdobędzie pierwszego pokarmu, który stanowią małe bezkręgowce, a w zasadzie następne pokolenie tych bezkręgowców, które tu żyją, jakieś tam kiełży, różnych jakichś muchówek, wszystkich bezkręgowców, które gdzieś tutaj czy w wodzie, czy w powietrzu żyją, składają jaja i wylęga się ich następne pokolenie, te następne pokolenie bezkręgowców stanowi pierwszy pokarm tego wylęgu, który wpuszczamy. I przez to ja na przykład, oczywiście tam każdy ma swoją jakąś technikę, ale my wpuszczamy w ten sposób te ryby, że jeszcze na takim strumyku nawet nie wpuszczamy w jednym miejscu z worka, tych tam powiedzmy 3, 4, 5 tysięcy. To jest najważniejsze, no. Tylko, żeby dać im szansę, bo te ryby oczywiście się rozchodzą,
My mamy takie doświadczenie, że w tych strumykach po kilku tygodniach widzimy, te ryby obserwujemy na przykład 400 metrów niżej. Okay. Ale zawsze największe zagęszczenie jest w tym miejscu, gdzie je wpuszczamy. I wiadomo, że słabsze ryby gdzieś płyną w górę, w dół, brakuje pokarmu, brakuje kryjówek, tych dwóch jakby najważniejszych rzeczy. Ale te ryby tutaj muszą zdobyć swój pierwszy pokarm, muszą sobie znaleźć swoją kryjówkę i te ryby, co prawda nie są z naturalnego tarła i nie można powiedzieć, że zarybianie wylęgiem czy nawet ikrą, bo zarybialiśmy ten strumyk między innymi ikrą z pięknymi efektami, że jest substytutem naturalnego tarła, bo tak nie jest, bo to jakby nie ma doboru naturalnego, mieszamy jakby subpopulację z różnych dopływów, chociaż trzymamy się tego, że zarybiamy tylko i wyłącznie z dorzecza słup i trocią, ale ten wylęg musi właśnie zdobyć pokarm, zdobyć kryjówkę i za kilka miesięcy ten strumyk będzie pełny takiego narybku jesiennego. I mam filmy, które ci przekażę, mam zdjęcia właśnie z tego strumyku, jak tutaj idę z agregatem, robimy elektropołowy, i praktycznie w każde miejsce, gdzie może stać rybka, to sobie stoi taki i wygląda jak pstrążek. Ale jaja. Ale ładne są. Śliczne. Jak one są na takiej wodzie. Piękne rybki. Dzisiaj to od razu widać, że to takie... Szczęśliwsza rybka. Się w trawce zapadacił. Ładne płetewki, całutkie, na jakieś smoły. Przepiękne rybki. Co się dzieje? Także na średnio takie zagęszczenia w takich strumykach mamy przybliżone do takich stanowisk monitoringowych robionych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, który mierzy, znaczy liczy jakby zagęszczenie na rybku na 50-metrowych takich odcinkach tarliskowych. My podobną rzecz robimy wyrywkowo też we wrześniu, jakby sprawdzając efektywność zarybień naszych wylęgiem oraz narybkiem letnim. I też te wyrywkowo sprawdzamy, przechodzimy z agregatem, powiedzmy, nawet już tak niedokładnie te 50 metrów, ale załóżmy 20, 10 metrów. I wtedy wiemy, jakie zagęszczenie tego narybku jest. Podpowiem, że zagęszczenia bywają różne, ale czasami naprawdę bardzo wysokie. Takie rekordowe mieliśmy nawet do 300 ryb na 100 metrach kwadratowych. No co ty? Tylko, że były to oczywiście ryby takie trochę niewyrośnięte, 5-6 cm. No dobra, ale to jest też ważna informacja pod kątem tego, co powiedziałeś, żeby jednak rozprowadzać jak najwięcej. Tak, ja już w tym roku widziałem zarybienia, tak, że niestety otwierało się worek, bo tam, nie wiem,
Przyjechał urzędnik z miasta, no tak. I tu ciach, tak. Wszystko wysypujemy i... Tak jest. I dlatego to jest takie ważne, żeby to rozwieźć w tyle miejsc. Zobacz, my w 2 dni rozwozimy wylęk w 47 miejsc. Ja nie i to jest zaledwie, rozwieziemy może 70-80 tysięcy wylęgu. A mamy jeszcze do rozwiezienia około 250-300 tysięcy na rybku, który 5 razy większych, też w dopływy. Tylko, że większe no. Dopływy w niższych partiach oraz górne odcinki samej słupi też puszczamy na rybę kletni, który już sobie gdzieś w tej większej rzece poradzi. I teraz właśnie pytanie do tych wszystkich fachowców, którzy uważają, że zarybianie przycinkami nie ma sensu, bo to jest 2%, tak? Która według nich jest ryba więcej warta jesienią? Jeżeli my jesienią podchowamy taki narybek jesienny w wylęgarni, udomowimy go, bo on już będzie reagował na człowieka, że przychodzi człowiek, sypie mu paszę, tak. I on czeka, tak? Czy ryba, która musiała tutaj zdobyć swój pierwszy pokarm, która musiała znaleźć kryjówkę, uciec przed ptakiem, znaleźć sobie miejsce i tu praktycznie jest we wrześniu taka dzika ryba, tak? No i ilość przecinków w stosunku do ceny, no bo to chodzi o cenę też, nie? No, okręg ponosi koszty, każdy ponosi koszty. Oczywiście. Zamówić za 10 tysięcy większych ryb, to masz o kilkakrotność razy mniej tych sztuk, tak. Z tymi czynnikami, o których ty powiedziałeś, w zbiorniku. Ale tu mi się jeszcze podoba to, że ta ryba nawet jak dorośnie, to ona nie jest do złapania przez żadnego wędkarza generalnie. Nie, 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 tu nikt nie wędkuje, prawda? Ptaka też i tak dalej, no nie ma szans ktoś tutaj, sobie tutaj gdzieś przychodzi nie ma szans tutaj złowić i tych ryb w ogóle nie widać, nie? Tak. I teraz mamy jakby porównanie tych ryb takich zarybianych dużych sortymentów. Ja nie mówię, że zarybianie dużymi sortymentami jest całkowicie złe. Tak, tak. Ale każde zarybianie ma swoje wady i ma swoje zalety. Tak. Więc tutaj bym chciał wytłumaczyć, jaki jest sens zarybiania tymi małymi formami. I uważam, że jest duży sens. I teraz też bardzo istotna rzecz, którą powiem. Nie zarybiamy miejsc, w których odbywa się naturalne tarło. Mamy tak zjeżdżone te wszystkie dopływy, że na przykład z różnych powodów w tym strumyku nie odbywa się tarło, tak? Bo nie ma substratu na przykład. No nie ma kamieni, nie ma żwiru, jest piach i jest zielsko, tak? Więc są dziesiątki kilometrów w dorzeczu takiej słupi, dziesiątki kilometrów takich strumyków, których nie ma troci, bo żyją tylko, tak jak powiedziałem, pojedyncze minogi, jakieś cierniki, cierniczki, strzeble, tak? A te dziesiątki kilometrów zapełniają się małymi trociami i te kilometry tych dopływów stanowią jakby taki naturalny podchowalnik. Naturalny podchowalnik, gdzie ryby sobie zdziczają i na drugi rok większość z nich na wiosnę się wysmoltyfikuje i spłynie sobie do morza. Super. No, trochę łamanie stereotypów, nie? No, biologia jest biologią, a jednak niepotrzebnie jest treść taka, no nie wiem, w internecie nazwę to i tak dalej, upowszechniona, która no niestety, tak. Ale nie jest poparta biologią czy doświadczeniem. Jeszcze jedna rzecz właśnie, bo nawet jeżeli ktoś nie ma pojęcia, bo nie zna tych rzek, nigdy tu nie był, nie interesuje się tym, żeby pomóc, tylko chce łowić, tak? Chce łowić więcej, a krytykuje to, co robimy, to nawet przez to, ile z tego przeżyje? 2%. No dobrze, ma przeżyć z tego 2%, no to tak. Są ryby. W naturze. No to ile z tego będzie? No, jeżeli wpuścisz 500 000 ryb, no to 2% to jest 10 tysięcy sztuk. Tak. A 10 tysięcy sztuk, jeżeli dorosła ryba w morzu ma średnio 2 kg, to ile to jest? No, dokładnie. Mamy 20 ton ryb. Czy to jest mało? No. No bo 2%. No to policz 2% z 10, no to jest 2. Ale... Z największą ilością czynników, które jest z naturą. A nie tak jak powiedziałeś właśnie, że podhodowana już jest, no pomijając straty wylęgarni, bo o tym, że jest jeszcze no, trzeba wziąć ten czynnik pod uwagę. Także tak. Tu się bardzo duża liczba zmniejsza tych ryb. A tutaj proszę bardzo, mają szansę na poznanie środowiska naturalnego, mają ten woreczek rzutkowy, który spowoduje, że jeszcze tam te 2-3 dni będą sobie mogły pływać, żeby znaleźć ten pokarm. Znaleźć sobie miejsce i mają jeszcze przynajmniej tydzień czasu, jeśli nie dwa. A nawet. Żeby sobie zdobyć ten pierwszy pokarm. I to jest bardzo istotna sprawa, bo mówiłem wielokrotnie. Każda ryba rodzi się z woreczkiem żółtkowym i zanim go zresorbuje do końca, musi pobrać pierwszy pokarm. Tak jest. Ponieważ przekroczy tak zwany punkt bez powrotu. Jeżeli tego pokarmu pierwszego nie zdobędzie, zaczyna trawić swój własny układ pokarmowy, no i już później, ile by tego pokarmu nie było,
było, to one już nie przeżyły. To tak, nie? To już za późno. Dlatego trzeba zwracać istotnie sprawę na te wszystkie rzeczy, o których mówiłem przy takich zarybieniach i robić to z głową. I tyle. Bierzemy się do roboty. Niby proste, a jednak w praktyce nie do końca jest to takie rozpowszechnione. Mam nadzieję, że ten materiał właśnie pokaże, w jaki sposób, z jakimi czynnikami powinno się też posłuchać fachowców i zobaczyć doświadczonych ludzi, którzy mają z tego tytułu efekty, żyją tym, pasjonują się tym, ale też robią to skutecznie. Zapraszam. Zaskoczyła mnie niesamowicie ta temperatura wody. No, zdarza się też czasami jakaś butelka, niestety, śmieci. Serdecznie zapraszam jeszcze raz do sprzątania brzegów Warty, Odry oraz jakichkolwiek innych rzek. Macie rzeczkę w swoim gdzieś lokalizacji, zgłoście się do akcji, posprzątajmy. To jest bardzo, bardzo ważne dla środowiska naturalnego. I dla ryb będzie ich więcej. Żeby pozbyć się nadmiaru wody, mamy specjalne duże sitko. Dzielimy sobie tak mniej więcej z Maciuśkiem po połowie. Wiatra czy ryb? Po połowie ryb. Przeliczymy je na sztuki. Tak jest. O, ja mam mniej, Maciek ma więcej, zaraz sobie to. Co, tu akurat była dwójka? Czy trójka? Trzy tysiące. Gdzie mam iść? Chcesz w dół iść czy w górę? No widziałem już, Wojtek, filmy. Nawet chyba nie wiem, czy nie z twojej wylęgarni. Ja idę tu w dół. Jak dostali rybę i jasne, puścili ją od razu. Aha, możemy zmierzyć temperaturę, czy się tam specjalnie nam nie różni. I wpuścili od razu wszystkie ryby w jedno miejsce, więc... Tu mamy 9,1, tu mamy 8,5, różnica żadna. Rewelacja. A ty masz z wylęgarni, przypomnij, skąd wodę? Na wylęgarni? Woda ze studni głębinowej i tam mamy cały rok 9 stopni. W zasadzie... Chyba, że chcemy przedłużyć inkubację, tak jak w tym przypadku, okay. Żeby się te ryby wylęgły nam w marcu, a nie w grudniu. Więc mamy specjalną schładzarkę i przez to właśnie te ryby są teraz, a nie zawsze. I są wpuszczane w momencie, kiedy mają szansę pozyskać ten pierwszy pokarm. Idziesz ze mną, Seba? Tak. I po siteczku tak zwanym. I sobie, no to co? No to po siteczku. No to po siteczku. Czekaj, za słońce. Zobacz, przyjrzyj się tutaj. Ryby mają, tak jak powiedziałem, te woreczki żółtkowe, jeszcze takie nie do końca zresorbowane. Ale już na tyle zresorbowane. No nie widać. Nie widać. Mówi się tak jedną, choć na wyje. No ale na. Ale nie na tyle zresorbowane. Ale nie na tyle zresorbowane. Zobacz, widzisz woreczek? Ale nie na tyle zresorbowany. Oj, spadło. Za żywe są, widzisz. Proszę bardzo. Nie będę kontrolował rękę przy okazji. Wypadnie ci. Widzisz? O, są za sprytne ryby. Mam nadzieję, że będzie widać. Tak, faktycznie. Ja jak kręciłem, no teraz widać to dokładnie. Ja kręciłem basen u ciebie w wylęgarni, to myślałem, że już mają taki jeszcze bardziej zresorbowany woreczek. A tutaj, okej, mówisz, że około 2 tygodni. To znaczy, mają jeszcze tak szansę, no i do końca resorpcji tego woreczka, to też zależy wszystko od temperatury wody, nie? No, jest ciepła tutaj woda, więc no, taki tydzień, dobry tydzień mają jeszcze na to, żeby
żeby gdzieś tam chapnąć jakiegoś malutkiego bezkręgowca i, no i zacząć swoje życie. Nie? Ile jest od tego miejsca, w którym jesteśmy, do Słupi? Do Słupi, tu, to jest tak zwane Struga Ryczewska. Ona się składa w sumie z takich dwóch strumyków, za chwilę na drugi pojedziemy. Okej. Okay. Jesteśmy blisko do ujścia Słupi, tutaj mamy stąd, gdzie się wiem, z 1,5 kilometra. Okej. Okay. No ale te ryby... Czyli sama ryba sobie wybierze, nie? W którym momencie tak. Wpłynąć na te, nazwijmy to, głębsze wody. No fajny strumyk, tylko wiadomo, że gdzieś i śmieci, nie śmieci, no jesteśmy w mieście, nie? Więc... No dlatego też powiedziałem przed chwilą, żeby zaprosić kogokolwiek, nie tylko wędkarzy, do tego, żeby posprzątać rzeki. Taka zabawa. Przynosząca bardzo fajne efekty. Jedna osoba w górę, druga w dół rzeki. Takie. Już się fajnie, fajnie robi zielono. Ale właśnie zaskoczyło mnie to, że zobacz, ile tu jest roślinności, ile tu jest faktycznie kryjówek. Powiem ci, że to jest jeden z moich ulubionych dopływów. Raz, że on jest w Słupsku, więc jak mam czasami chwilę gdzieś tam wolnego... To sobie też skontrolujesz. To sobie przyjeżdżam i tych ryb w ogóle nie widać, nie? Ale wsadzisz patyk za zielsko, a tam już ucieka. 1, 2, 3, nie? I widzisz, jak rosną w ciągu lat. Ale ja. Fajna sprawa. No a we wrześniu odpalamy agregacik. No i tam jakiś tam odcinek, nawet nie 50-metrowy. No chcemy sprawdzić, czy po prostu to skuteczność. Działa, nie? Tak. Czy to po prostu działa. I jakby liczba tych ryb jest co roku mniej więcej taka sama, bo czy wpuścimy tutaj 3000, czy wpuścimy 20 tysięcy, to jest wszystko jakby uzależnione od tej ilości pokarmu i kryjówek, nie? Tak. Więc, dlatego jest tak ważne, żeby to wszystko gdzieś tam porozwozić po jak największej powierzchni. No i ta cała zlewnia Słupi, całe te do rzeczy, no jest tak jak nasz układ krwionośny, tak? Są główne jakieś aorty, które się rozchodzą w jakieś mniejsze, aż po naczynia włosowate, nie? Takie jak mamy. Dokładnie tak, no dobre porównanie. Podoba mi się naczynie włosowate. I trzeba sobie wyobrazić, że później za rok te ryby, większość z nich za rok, w naszych warunkach większość smoltów schodzi w pierwszym roku, czyli wiosną pierwszego roku. Z tych wszystkich dopływów schodzi do naszej rzeki i płyną jako takie półdzikie ryby do morza. No ale ostatni kontakt taki z nimi mamy, to przy tych takich odłowach kontrolnych we wrześniu, kiedy jeszcze ostatni raz. Tak. Kurczę, nie miałem włączonej kamery. Trocią! Wy kiedyś też zarybialiście, a tam u góry. My co roku zarybiamy i to na masę, wszędzie. Tam powyżej. Tak. Też tam zaraz pójdziemy. Tak? Tak jest. I ta ona chodziła ładnie, niektóre coś takie były. O! No. No widzieliśmy przed chwilą większego. No mówię, ona zejdzie później. Tak. I ona schodzi. O to chodzi. Dobra. Czekaj, Sawałek, spróbuję. Czekaj, nie chciałbym się zamoczyć teraz od razu na pierwszym strumyku. Ale tutaj ta troć stoi, nie? Więc może uda mi się ją... O jest, była następna. No. Jest, widzisz? I to są nasze zeszłoroczne ryby, ale które są za małe, żeby spłynąć jako smolty, bo widzisz, to jest ryba 6-7 centymetrowa. Ich więksi bracia już podejrzewam, że spłynęli do Słupi. Okay. Do Słupi. A te mniejsze ryby zostaną tutaj jeszcze trochę i zejdą jako dwuletnie. No, ale to jest ich decyzja, nie? I uzależnione od warunków. Jeżeli jest dużo pokarmu, to tak. W większości w pierwszym roku, jeżeli jest mniej pokarmu lub są po prostu... No wiesz, no każdy jakby osobnik ma... I ich kondycji też, nie? Jeden jest mała, zostaje, nie? A drugi gdzieś tam woli się ukryć, nie? Dobre. Także gdzieś jak tutaj się patyczkiem widzisz zamiesza, o nie chcę. To... Ale tego się nie spodziewałem, że faktycznie... Bardzo często przy zarybieniach tych strumyków idziemy i gdzieś widzimy uciekające rybki. I tutaj praktycznie nie ma nic. Tu taki dołek, a powiedz mi, bo tam wcześniej nie widziałem... Czekaj, może z tego dołka jakąś wygonimy. Tu coś powinno raczej być, chociaż... Nie. A jak tutaj wpuścisz, bo ja zauważyłem, że jak ty wpuszczasz, to ona tak nie spływa. Ona normalnie, nawet taka maleńka, co już walczy z tym nurtem? Tak. Właśnie to chciałem powiedzieć.
Dlaczego te 2/3 woreczka żółtkowego? Energii dlatego, musi mieć tak, na... Dlatego, żeby mieć ten zapas, ale jakbyśmy wpuścili te ryby wcześniej z tym większym woreczkiem, to po pierwsze, przy załadunku robimy większe szkody, bo one są delikatniejsze. No właśnie. A druga sprawa, one nie są w stanie jeszcze dobrze pływać. Te ryby mają jeszcze woreczek żółtkowy, a są już dobrymi pływakami. Zobacz, tutaj nic nie leży, tak? Te wszystkie ryby pływają. No i mają energię, nie? Tak, mają energię i mają czas na to. Czekaj, uruchomię GoPro, zarazem z tobą zanurzę, dobra? Tu będziesz miał fajne światło. I one będą się tutaj chowały w ten, nie? Thank you.